Tak to właśnie wygląda. Centrum Warszawy, piękne słońce, a poza miastem sporo mgły. I w innych miastach w Polsce może być bardzo podobnie. Kierowcy, uwaga. Dzień dobry, Marcin Kowalski, 5:55. Zapraszam na poranek w TVP Info. Razem z całą porankową ekipą. 18 dzień maja, niedziela, imieniny dziś obchodzą Aleksandra, Eryk, Felix, Jan i Kasper. Wszystkiego dobrego. Słońce wzeszło o 4:37, zajdzie o 20:27, a dzień potrwa w sumie 15 godzin i 50 minut. Co dzisiaj w poranku? Sandomierz czeka na falę wezbraniową. Miasto pamięta jeszcze katastrofalną w skutkach powódź z 2010 roku. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dziś fala kulminacyjna na Wiśle w Sandomierzu może mieć wysokość nawet 7 metrów i 80 cm. Na miejscu jest nasz reporter i będziemy sprawdzać, jak minęła noc. To Sandomierz. Będziemy dziś także na południu Polski. Pogoda się stabilizuje, deszczu mniej, ale woda wysoka. Najmłodszy prymas w Europie. 49-letni sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski Wojciech Polak został mianowany przez papieża Franciszka nowym arcybiskupem gnieźnieńskim i prymasem Polski. Zapytamy dzisiaj, co to oznacza dla nas, kim jest arcybiskup Wojciech Polak. Przyglądając się sylwetce arcybiskupa Polaka, dość łatwo dojść do wniosku, że wybór dokonany przez papieża Franciszka nie był przypadkowy. To będzie hołd dla zdobywców Monte Cassino. Ponad 50 kombatantów 2. Korpusu Polskiego weźmie udział w uroczystości z okazji 70. rocznicy zdobycia wzgórza i opactwa benedyktynów pod Monte Cassino. Uroczystość rozpocznie się około godziny 9:50. W uroczystości weźmie udział także premier Donald Tusk, córka generała Władysława Andersa, Anna Anders, wdowa po ostatnim prezydencie na uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowskim, Karolina Kaczorowska. Na polskim cmentarzu wojennym Monte Cassino będą też harcerze z Polski oraz rekonstruktorzy, którzy będą asystować podczas uroczystości ubrani w repliki mundurów żołnierzy 2. Korpusu Polskiego. Obchody będzie można zobaczyć na naszej antenie. Obchody 70. rocznicy rozpoczną się o 9:50. Będziemy je dla Państwa transmitować. Ola Rosiak, dzień dobry. Dzień dobry. Serwis informacyjny za moment. Tak, już teraz zapraszam Państwa. Ale jeszcze przed 11:00 Państwa i naszym gościem będzie Anna Wyszkoni. No to posłuchajmy, zanim serwis. Sandomierz przygotowuje się na nadejście kulminacyjnej fali powodziowej. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ta może dotrzeć około południa. W obawie przed podwyższonymi stanami wód strażacy monitorują sytuację, wzmacniają i podwyższają wały przeciwpowodziowe. Pada w ucho. Patrzę, czy tupiesz nogą, ale nie. Nie, ale odnajduję w tym pewne podobieństwo. Do? Koko, Eurospoko. Tak, te sportowe hity to rzeczywiście są w zasadzie utrzymane w takich podobnych klimatach. Właśnie zastanawiam się, czy na przykład Brazylijczycy w taki sam sposób odbierają, jak my odbieraliśmy koko, Eurospoko. 10 minut po 6:00, tyle w serwisie, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Będziemy do sportu wracać, a za moment informacje o pogodzie. Dzisiaj więcej słońca, mniej deszczu, ale o szczegółach opowie za chwilę Ziemowit Pędzi Wiatr. Ziemowit Pędzi Wiatr. Dzisiaj dzień dobry przede wszystkim. Dzisiaj w dobrym nastroju. Miło Cię widzieć w dobrym nastroju. Cieszę się. Podejrzałem dzisiaj już, że więcej słońca, mniej deszczu, ale w szczegółach jak to będzie wyglądać? Trochę więcej deszczu na Kujawach dzisiaj. Tak przyleje. Właściwie leje od samego rana. Mocno, burz sporo, mgieł sporo. Lepsza pogoda na południu, tak więc myślę, że sytuacja ta powodziowa jest zażegnana. Na Kujawach sucho było, więc niech pada. Tak, tam może sobie swobodnie dopadać. Ciepło się robi, coraz cieplej i zgodnie z tym, co mówiliśmy od kilku dni, pod koniec tygodnia około 30 stopni. Czyli lato. A to już trudno sobie w tej chwili wyobrazić, chociaż dzisiaj rzeczywiście w Warszawie przynajmniej jest dość ciepło. W tej chwili najcieplej jest w Białymstoku, 14 stopni już. Tak więc będzie około 20
trzech, czterech w ciągu dnia. Po tych opadach deszczu to i teraz przy tych wysokich temperaturach to będzie lato z komarami. Nie wiem, jak to było napisane. Nie musieliście tego mówić. Należałoby zapytać eksperta od robaczków. Bo wilgotno, wiecie. Marszałka Niesiołowskiego, on pewnie by nam powiedział, jak to się ma do rozwoju komarów, insektów. Ale chyba niestety na pewno dobrze. Będzie, chyba na pewno Marcin będzie więcej mgieł, bo to wszystko będzie sobie teraz parować. I jutro, i już w tej chwili są te mgły. Nie, bardzo dużo ich jest w centrum kraju, tak więc, szanowni państwo, jeżeli tam gdzieś podróżujecie po centralnych drogach kraju naszego, to proszę uważać, nie baczyć na to, że można kogoś tam oślepić tym światłem dodatkowym, czerwonym, używać, zwłaszcza poza terenem zabudowanym. Sporo słońca będzie, zwłaszcza na północnym wschodzie, na wschodzie, w centrum, tutaj u nas w ciągu dnia. Na razie jeszcze, znaczy właściwie już w Warszawie sporo tego słońca jest. Południowy wschód też ze słońcem, aczkolwiek zwłaszcza w Krośnie w tej chwili mamy taki lekki opad deszczu i miejscami burze. Tych burz będzie dzisiaj sporo, naprawdę będzie sporo, ten niż cały czas. Myśleliśmy, że on będzie szybciej sobie wędrował na ten północny wschód, zachód, przepraszam. On teraz jest nad Kujawami i przynosi tam właśnie opady, bardzo intensywne. A wzdłuż naszej granicy pada ciągle, opad ciągły tak zwany, po prostu leje, można powiedzieć. Intensywne opady, ale wiemy, że tam zagrożenia nie ma powodziowego, więc może sobie tam padać ciepło, jak państwo widzą, od 16-17 stopni. Na polskim biegunie zimna 24. Tak jest, dokładnie. Białystok, Suwalszczyzna to będą dzisiaj najcieplejsze miasta i miejsca w naszym kraju. Zmieni się to właśnie w ciągu tego tygodnia. Znowu będzie na południu najcieplej i tam nawet do 30. Dziękuję. Wielkie dzięki. Wracamy do prognozy pogody za kilkanaście minut po serwisie o 6.30, a my wracamy za moment. Na południu dziś deszczu mniej, ale za to woda wciąż wysoka. Przeniesiemy się teraz do Sandomierza oraz do Kępy Gosteckiej. W Sandomierzu jest Ewelina Baran. Witam, dzień dobry. I w Kępie Gosteckiej Kamil Smerdel. Zacznijmy od Sandomierza, bo Sandomierz dziś czeka na wielką falę, wysoką falę. Powiedz, czy wały gotowe na przyjęcie tak wysokiej wody? No i jaki jest ten poziom wody w Sandomierzu? W tej chwili w Sandomierzu jest 650 cm, co oznacza, że stan alarmowy jest przekroczony o 2 metry. Ten stan alarmowy rzeka przekroczyła o północy. W tej chwili o 12 cm co godzinę poziom Wisły jest wyższy. W takim tempie woda przybiera. Ewelina, dziękuję bardzo. To teraz Kępa Gostecka, Lubelszczyzna. Tam jest Kamil Smerdel. Kamil, powiedz, jak tam wygląda sytuacja? Tutaj sytuacja jest opanowana, to znaczy wszystko to, co było do zrobienia, to, co zaplanowały służby kryzysowe, zostało wykonane i to widać. To widać za moimi plecami. Jest zabezpieczona ściana wału specjalną folią przyłożoną workami, tak żeby ona nie została zwiana przez wiatr. Na koronie wału, czyli na górze wału są worki, które będą potrzebne wtedy, jeżeli woda będzie wyżej niż korona wału. Kępa Gostecka, Kamil Smerdel i Sandomierz, Ewelina Baran. Bardzo wam dziękuję za relację. To sprawdźmy teraz jeszcze, jak wygląda sytuacja w Małopolsce i na Śląsku. Na początek Kraków, tam jest Łukasz Sobieszkoda. W Krzyżanowicach na Śląsku jest Tomasz Nieć, ale właśnie od Krakowa zacznijmy, bo tam kulminacyjna fala była wczoraj około południa. Czy można już powiedzieć, Łukaszu, że dziś jest wszystko opanowane, sytuacja jest spokojnie? No tak, sytuacja w porównaniu z wczorajszym dniem oczywiście jest spokojna, aczkolwiek oczywiście cały czas jeszcze bulwary wiślane są w dużej części zalane wodą. Natomiast no oczywiście służby mówią, że jest optymistycznie, bo tak jak powiedziałem... Tak ma być. Bardzo dziękujemy. Łukasz Sobieszkoda, Kraków, bulwary wiślane. To jeszcze teraz Krzyżanowice na Śląsku. Tomasz Nieć, witaj Tomku i powiedz, jak wygląda sytuacja. Woda w Wiśle, w Odrze wciąż wysoka. Jak wygląda sytuacja tam, gdzie jesteś?
No w tej chwili ta sytuacja wciąż niestety jest daleka od normy. Ja jestem w Krzyżanowicach nad Odrą. To jest miejscowość położona koło Raciborza. Miejscowość, gdzie Odra zwyczajowo podczas takich ulewnych deszczy, jak mieliśmy do czynienia ostatnio, przybiera. To, co Państwo w tej chwili mogą zobaczyć, to Odra, która przekroczyła stan alarmowy w ciągu ostatniej doby o kilkadziesiąt centymetrów. Nie jest to jedyne miejsce na Śląsku, gdzie ten stan alarmowy jest przekroczony. Krzyżanowice, Tomasz Nieć i w Krakowie Łukasz Sobieszkoda. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za relację. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na południu Polski. Pogoda lepsza, deszczu mniej, ale wciąż jeszcze woda wysoka w Wiśle, w Odrze i także innych lokalnych rzekach, a zatem lokalne podtopienia. Będziemy do tego wracać. Za chwilę serwis informacyjny. W tym serwisie to wszystko. Albo bez brody. Informacje także na portalu tvp.info. Zapraszamy. Informacje o pogodzie. Za chwilę. Ziemowit, pędzi wiatr. Tak było wczoraj wieczorem i w nocy, deszcze i burze. Dziś ma być spokojniej, pogoda się stabilizuje, ale woda w rzekach wciąż wysoko. To my teraz sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na południu kraju. Będziemy w czterech miejscach. Będziemy w Sandomierzu, gdzie jest Ewelina Baran. Będziemy w Kępie Gosteckiej, to Lubelszczyzna, tam jest Kamil Smerdel. I w Krakowie na bulwarach Wiślanych jest Łukasz Sobieszkoda, w Krzyżanowicach Tomasz Nieć. Zacznijmy jednak od Sandomierza. Ewelino, witaj raz jeszcze. Sandomierz spodziewa się dzisiaj w kulminacyjnej fali powodziowej. Powiedz, jak wysoka będzie to fala, no i jak się ma do takiego normalnego stanu wody w tym miejscu? Tomasz Nieć, Krzyżanowice Śląskie, bardzo dziękuję za relację. Ewelina Baran, Sandomierz, Kamil Smerdel, Kępa Gostecka i na bulwarach Wiślanych w Krakowie Łukasz Sobieszkoda. Wielkie dzięki za relację. Sprawdzamy dla Państwa, jak wygląda sytuacja na południu Polski. Pogoda poprawia się, ale stany w rzekach, jeśli chodzi o wodę, wciąż wysokie. Państwo także przysyłają do nas zdjęcia, filmy i własne relacje na temat tego, co dzieje się na południu Polski. Na adres Twoje, @tvp.info. Popatrzmy. To była ostatnia informacja, bardzo dziękuję. Masz jakiś komentarz do tej sprawy? No, 76 franków, 76 zł za godzinę, to dla nas aż trudno nam to sobie wyobrazić. Inaczej to policzyłem, 4000 franków miesięcznie to jest jakieś 14 tysięcy złotych. No trudno za to wyżyć, biedni Szwajcarzy, naprawdę to jest skomplikowana sprawa. Będziemy mówić o sprawach polskich, ale nie o płacy minimalnej. Arcybiskup Wojciech Polak będzie nowym prymasem Polski, a za kilka minut z Państwa i naszym gościem, ojciec Stanisław Tasiemski z Katolickiej Agencji Informacyjnej, pomówimy na temat tego właśnie wyboru.
Bardzo dziękujemy za rozmowę. Ojciec Stanisław Tasiemski, Katolicka Agencja Informacyjna, był Państwa i naszym gościem. Dziękujemy raz jeszcze. A my teraz, zmieniając temat, wracamy do wydarzeń na południu Polski i sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w kilku miejscach. Najpierw przenieśmy się ponownie do Sandomierza, gdzie sytuację obserwuje nasza reporterka Ewelina Baran, a w Kępie Gosteckiej jest Kamil Smerdel. To od Sandomierza zacznijmy. Wiemy, że nie jesteśmy pewni, czy nas Ewelina słyszy. Chyba nas nie słyszy. Sprawdzimy za moment. Halo Ewelino, słyszymy się? No to może zacznijmy w takim razie od Kamila Smerdela, który jest w Kępie Gosteckiej. Kamilu, powiedz, jak tam teraz wygląda sytuacja? Tutaj sytuacja jest opanowana. Ja przed chwilą otrzymałem informację, że ponad 100 kilometrów stąd, myślę, że około 120 kilometrów stąd, przy Wieprzu, przy rzece Wieprz. No jak wiemy, woda to żywioł, który czasami jest nieprzewidywalny. Miejmy nadzieję, że to po prostu jest tylko dmuchanie na zimne. Kępa Gostecka, Kamil Smerdel, bardzo dziękuję. To teraz przeniesiemy się do Sandomierza. Tam jest Ewelina Baran, która sprawdza sytuację na bieżąco i obserwuje, jak wygląda poziom rzeki. Od godziny 7 rano obraduje sztab antykryzysowy. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej spotkali się policjanci, żandarmeria wojskowa, strażacy. Czy to był pająk? Robot pająk? Okropność. Nawet w tym wydaniu. Dziękuję bardzo. To wszystko w tym serwisie. Informacje także na portalu TVP.info. Za chwilę informacje o pogodzie. Minęła 8, serwis w poranku TVP Info. Zapraszam. To wszystko w tym serwisie. Bardzo dziękuję. A my dziś będziemy dla Państwa transmitować uroczystości pod Monte Cassino. To będzie prawdziwy hołd dla zdobywców Monte Cassino, 70. rocznica. Te uroczystości zaczną się po 9.30. Na miejscu jest Agata Biały. Agato, dzień dobry, witaj i powiedz, jak te uroczystości będą przebiegać. Agata Biały z cmentarza wojskowego na Monte Cassino. Bardzo dziękujemy za relację. Będziemy dla Państwa te uroczystości 70. rocznicy zdobycia Monte Cassino będziemy dla Państwa transmitować w TVP Info. A za moment między innymi informacje o pogodzie. Świetna sprawa, noc muzeów. Dla tych, którzy nie muszą rano wcześniej wstawać. No właśnie. Małgosia Walczak spędziła noc w muzeach. Nie wiem, czy całą, ale troszkę Państwu próbowaliśmy przekazać tego, co działo się wczoraj. Miejmy nadzieję, że to będzie tylko taka zachęta dla na tych, którzy... Na przyszły rok, oczywiście. Albo do tego, żeby odwiedzać takie miejsca, nie tylko przy okazji nocy muzeów. A my też w poranku sprawdzamy, co dzieje się na południu kraju. Wysoka woda, między innymi w Sandomierzu. Tam spodziewana jest fala kulminacyjna około południa. W Sandomierzu jest Ewelina Baran. Będziemy też za moment w Kępie Gosteckiej, gdzie jest Kamil Smerdel. Ale najpierw od Sandomierza. Zacznijmy, Ewelino, czy służby kryzysowe są już gotowe na przyjęcie tej wysokiej wody? Zastanawiam się, co znaczy mniej niż 4000 franków miesięcznie. No 3,5 na przykład. 3? Tak. Mało. Dziękuję bardzo. To wszystkie informacje w tym serwisie. Mało dla kogo? Żartuję sobie troszkę. No w końcu to nie jest mało. Przed chwilą wyliczyłeś, że to ile? 14 tysięcy złotych? To nawet sporo. Jak na Szwajcarię chyba jednak... Jednak sporo. Da się żyć. Wysokie oczekiwania mają. Zegarki drogie po prostu. Informacje także na naszym portalu TVP Info. Między innymi na naszym portalu bardzo ciekawa rozmowa z Anną Marią Anders. To w kontekście dzisiejszych obchodów rocznicy, 70. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. To tylko u nas ta rozmowa. Wspomnienia generała o generale Andersie, także jego refleksjach po tym, co się wydarzyło między innymi w Jałcie. To na naszym portalu TVP Info. A jeśli chodzi o informacje o pogodzie, które za moment na naszej antenie, to jeśli weźmiemy pod uwagę południe Polski, tam dzisiaj deszczu mniej, padać będzie, ale w innych regionach kraju. No i to jest chyba dobra informacja dla mieszkańców południa. Ziemowit, pędzi wiatr. Za moment więcej szczegółów.
Bardzo dziękuję panowie. Łukasz sobie Szkoda Kraków i Tomasz Nieć Krzyżanowice. Dziękujemy za relację. Będziemy oczywiście na południe Polski wracać. W wielu miejscach w Polsce dziś piękna pogoda. Na południu padać nie powinno, ale w innych rejonach kraju, tu i ówdzie, jeszcze będzie padać. Teraz w studiu gość Marek Krzyż, TVP Info. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Taka trochę nieoczekiwana zmiana miejsc. Pierwszy raz tu siedzę, naprawdę. Jak? Jesteś bez retuszu. Koszmarne miejsce. No, trochę z retuszem. W moim wieku tu się bez retuszu nie da, ale nie nachalnie. Czyż bez retuszu. Premiera dzisiaj o 20.40 w TVP Info. Nowy program. Znaczy nowy, w telewizji wszystko już było, więc on taki nowy nie będzie. Nowy na skalę tej anteny, to prawda, takiego widowiska, bo chyba tak to można nazwać, jeszcze nie było. I tam jest taka ambicja, żeby pod tą nazwą bez retuszu ukryć takie obijanie z płucu, takich pytań, których wolimy nie zadawać, bo nam się wydaje, że one są zbyt banalne, że już padły, że są śmieszne, nikt już ich nie zadaje, a one są pierwotne w istocie i naprawdę one, jeżeli ktoś potrafi na nie dobrze odpowiedzieć, to one nam opisują rzeczywistość. Trudne zadanie przed tobą, no bo tak jak powiedziałeś, w telewizji formy różnego rodzaju już były, teraz trzeba je troszeczkę na nowo odkryć. No dlatego też próbujemy wziąć sobie na tapet tym razem Parlament Europejski. Nic dziwnego, to jest najgorętszy temat pewnie jego kampania. I to dziś. I chcemy zapytać, używając tych właśnie prostych pytań, po co właściwie mielibyśmy na panów i panie głosować? Bo to rzeczywiście podstawowa sprawa. Absolutnie. Wiemy, no po tych 10 latach już powinniśmy wiedzieć, że Parlament Europejski to jest w istocie ciało doradcze, bez inicjatywy ustawodawczej. Tych naszych jest tam 50 raptem. Oni są skłóceni wewnętrznie, więc część z nich uprawia politykę w Polsce zamiast tam. Dokładnie. Część żadnej polityki nie uprawia. Są to kompletnie stracone mandaty. Więc jaka jest ich siła i moc? Po co właściwie mamy głosować? Zakładam, że będą w studiu ludzie, którzy spędzili tam 5 albo 10 lat i wiedzą. I przekonają, i podpowiedzą. Ci przyszli albo nie doszli, albo ci obecni, czy też byli eurodeputowani, bo jednych i drugich będziemy gościli. Czy ilu gości będzie? W sumie 8, natomiast no, zamierzamy się pokusić o udział publiczności. To jest takie nowum w istocie. A ja wiem na pewno, że taka perspektywa obserwatora czasem pozwala dostrzec rzeczy, których prowadzący nie widzi w ogóle i liczę na to, że ktoś mnie tam wesprze i pomoże. Czyli publiczność będzie miała szansę też zadawania pytań. Także widzowie. Interaktywny program. Interaktywny. Jest i Twitter, jest i Facebook, bez tego się już nie udaje dzisiaj nic w telewizji, więc kto, u kogo ochota i wola, to zapraszamy do korespondencji. Najciekawsze cytujemy. Czyż bez retuszu. Dziś premiera o 20.40 w TVP Info. Marek Czyż zaprasza. No to jeszcze zaprośmy państwa króciutkim materiałem. Niewygodne pytania. Analiza. Krytyka. Odmienna perspektywa. W programie Marka Czyża bez retuszu. Niedziela 20.40. Zapraszamy. Dzisiaj 20.40 TVP Info. Tak, polecamy. Na pewno będzie ciekawie, a temat związany z Unią Europejską i wyborami, które za pasem oraz kandydatami na pewno będzie emocjonujący. Dziś na naszej antenie także niebawem już transmisja z pod Monte Cassino, 70. rocznica zdobycia Monte Cassino i tam uroczystości na miejscu. Będziemy je dla państwa transmitować. Także w poranku cały czas obserwujemy to, co dzieje się na południu kraju i państwo do nas też piszą w tej sprawie na adres twoje@tvp.info. Dostaliśmy zdjęcia, co prawda one są z wczoraj, ale myślę, że robią spore wrażenie. Pan Maciej przysłał takie zdjęcia, to Ostrów Mazowiecka i tamte okolice. Wczorajsze gradobicie, tak to wyglądało. Sporo tego i to niezłych rozmiarów. Jeśli ktoś pozostawił samochód w strefie takiego opadu, no to będzie w centki, takie dziurki, troszeczkę chropowate. To nie najlepiej. To mam nadzieję, że tak się nie stało. Twoje@tvp.info. Czekamy na państwa maile i zdjęcia. A za moment serwis informacyjny. Ola, za moment zapraszam. Z państwem się spotka. W tym serwisie to była ostatnia informacja. Jeśli są państwo zainteresowani innymi wiadomościami, to zachęcamy do zaglądania na nasz portal tvp.info. Tam cały czas na bieżąco aktualne informacje, a także komentarze. Informacje o pogodzie za moment. W tym serwisie to wszystko. Bardzo dziękuję. Informacje także na portalu TVP Info. Tam również można znaleźć informacje na temat dzisiejszej uroczystości
zakończenia, 70. rocznicy zakończenia bitwy pod Monte Cassino. To już jest przekaz na żywo. Kiedy te uroczystości się rozpoczną, będziemy je dla Państwa transmitować. W uroczystościach bierze udział m.in. premier Donald Tusk. Te uroczystości na Monte Cassino i w pobliskim mieście Cassino będą się odbywać, chociaż te główne to właśnie w okolicach cmentarza wojskowego pod Monte Cassino, tam gdzie pochowani są polscy żołnierze. Prawie 1300 nazwisk, bo ponad 900 zginęło w walce polskich żołnierzy, ponad 300 zaginionych i 1052 groby imienne oraz napis: przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni jej służbie. Będziemy dla Państwa te uroczystości transmitować. Będziemy także rozmawiać o tych wydarzeniach sprzed 70 lat. Już wrócimy do rozmowy. Za chwilę przypomnę, że transmitujemy dla Państwa wydarzenia obchody 70. rocznicy zakończenia bitwy pod Monte Cassino. Teraz na miejscu trwa msza. Będziemy tam wracać i bardzo serdecznie dziękujemy Panie Dariuszu za wizytę u nas w studiu i rozmowę. Dariusz Marek Zrzednicki, historyk, reżyser, był z Państwem i z nami. Dziękujemy raz jeszcze. Dziękuję Państwu. A za moment serwis informacyjny. Mieszkańcy Sandomierza z niepokojem patrzą na stan wody w Wiśle. Miasto czeka na falę kulminacyjną, która dotrzeć ma około południa. Na razie poziom wody jest w tym mieście niższy niż prognozowano, ale służby pozostają w pełnej gotowości. W tym serwisie to była ostatnia informacja. Zachęcam Państwa oczywiście do tego, żeby zaglądać na nasz portal TVP Info. Wracamy za moment. Mówić pędzi wiatr, witam Państwa ponownie. Przed pół do 11, 12, przepraszam, nie, 11, dobrze mówię. Szanowni Państwo, 10.24 dokładnie. Szanowni Państwo, dzisiaj znowu pogoda niezbyt identyczna w całym kraju, no bo na zachodzie sporo opadów, ale nareszcie na południu tych opadów już zdecydowanie mniej, więcej słońca, przejaśnień, no i ta sytuacja, która miała miejsce od przedwczoraj, powolutku się stabilizuje. Woda bardzo powoli opada w naszych rzekach, zwłaszcza w dopływach i na samej Wiśle. Dużo słońca w centrum. Już na ziemi łódzkiej zaczyna się przejaśniać, chociaż tam mieliśmy ostatnio sporo wyładowań atmosferycznych, były burze, ale już na wschód od centrum kraju zdecydowanie lepiej. Podkarpacie również ze słońcem, no i Suwalszczyzna, która będzie dzisiaj najcieplejszym regionem, tam również też słońce. Na zachodzie trochę gorzej, wzdłuż naszej zachodniej granicy pada intensywnie od samego rana, no i wszystko wskazuje na to, że tak będzie sobie padać do wieczora. Na nizinie szczecińskiej zdecydowanie też więcej dzisiaj chmur i opady i tam jeszcze w drugiej części dnia burze. Podobnie na Kujawach i w Wielkopolsce. I tutaj chłodniej 19-20 stopni, najchłodniej na Pomorzu Zachodnim 16, a na Suwalszczyźnie 24. Z każdym dniem teraz będzie się robiło coraz cieplej i pod koniec tego przyszłego tygodnia, który zacznie się jutro, będzie nawet 30 stopni. Do zobaczenia. Zakopane. Kępa Gostecka, Kamil Smerdel, a tam trwa walka z czasem, można powiedzieć. Wciąż jeszcze trwa układanie worków z piaskiem. Bardzo dziękuję. W Krakowie Łukasz Sobieszkoda, a Ewelina Baran w Sandomierzu. Dziękujemy raz jeszcze za relację.
Teraz w TVP Info czas na kolejny serwis. Jest hołd dla zdobywców Monte Cassino. Ponad 50 kombatantów 2. Korpusu Polskiego bierze udział w uroczystości z okazji 70. rocznicy zdobycia wzgórza i opactwa benedyktynów. To wszystko w tym serwisie. Bardzo dziękuję. To kampania do Parlamentu Europejskiego. Natomiast w Polsce lokalnie trwa walka z podtopieniami i problemami w związku z tym. Państwo przysyłają do nas zdjęcia na skrzynkę twoje@tvp.info. Jedno ze zdjęć, bardzo proszę, to wieś Średnie Duże. To jest Lubelszczyzna, gdzie byliśmy dosłownie kilka minut temu. Kamil Smerdel opowiadał o tym, że w Kępie Gosteckiej trwa umacnianie wałów, a tutaj, proszę bardzo, wiejska droga przerwana. Mieszkańcy cóż mogą robić? Czekają na pomoc. To być może jest jedyna droga, którą można się swobodnie z takiej wsi dostać, przedostać, na przykład do najbliższego sklepu. Poważny kłopot. Uszkodzona infrastruktura, odbudowanie tego to nie nastąpi z dnia na dzień, a póki co woda płynie wartkim strumieniem. twoje@tvp.info. Wracamy za moment. Tymczasem życie jest w porządku, platynowa edycja. Jeszcze gratulujemy, życzymy kolejnych sukcesów. No i trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo. A płyta już 20 maja w sklepach, także zachęcamy do tego, żeby po nią sięgnąć. Ania Wyszkoń była Państwa i naszym gościem. Dziękujemy pięknie. My żegnamy się w poranku. Aleksandra Rosiak, Marcin Kowalski. Kłaniamy się pięknie. Widzimy się jutro 5.55. Woronicza 17. Dziś wyjątkowo o 12.15. Troszkę później, ale bardzo serdecznie zapraszamy w imieniu Tomka Sekielskiego. 12.15. Do zobaczenia. Do zobaczenia.